Cześć, witajcie w Gorącej Dni. Bardzo serdecznie. Z zaproszeniem na PortalCon, który odbędzie się już pojutrze. Witam Was w tym nowym roku, w tym styczniu, w tym tej wichurze olbrzymiej, gdzie są jakieś duże płatki śniegu. Jest brzydko, jest biało i jest nieładnie. Zapraszam. Dzięki serdecznie, że podzieliliście się tymi wszystkimi grami, które otrzymaliście pod choinkę. Fajnie, że to są też gry Portalu. Chciałem powiedzieć, że dzisiejszy odcinek jest dosyć wyjątkowy ze względu na to, że warunki, jakie panują w studiu nagraniowym, są zdecydowanie niesprzyjające temu, żeby się skupić. Tak, jakby ludzie tutaj cały czas chodzą, przeszkadzają, próbują mnie rozproszyć, inni podpowiadają, co mam zrobić. Jakby rola prowadzącego jest ciężka. Mam dla was dzisiaj dwa ogłoszenia. Pierwsze to... PortalCon. Zapraszam na PortalCon 23, tak jak mówiłem tydzień temu, tak jak i teraz, jest, słuchajcie, pojutrze za 48 godzin, od godziny 9 rano na Łużyckiej 23 w Gliwicach, tak, jeżeli dobrze kojarzę ten adres, jest PortalCon i tam od 9 rano do 9 wieczór gramy w gry Portalu, które już są na rynku, które będą miały swoją premierę. Tych premier, no nie wiem, no mogę tam chyba powiedzieć, ile sztuk? Miliard nowych gier. Jakby na palcach nie zmieszczą mi się. Nie zmieszczą mi się gry, tyle wam mogę powiedzieć, że na pewno będzie więcej niż tyle. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jakie nowości przygotowaliśmy dla was, oprócz oczywiście już wspomnianego już wcześniej Blood Rage'a, to myślę, że warto przyjechać. Zarówno gry Portal Games, jak i gry dwóch pionków, nowości, prototypy, które będziemy wydawać, gry na licencji, które będziemy wydawać i wprowadzać do sklepów. Zobaczcie, co się będzie działo. Szczegółowy plan? Tu się pojawia. Tu jest plan szczegółowy, wchodzi w kadr. Wchodzi w kadr. Będą konkursy. Będzie wielki turniej Molocha. Są warsztaty dla sklepów. Jest wielka prezentacja tych tytułów o godzinie 10.15, więc przybywajcie. Nie musicie brać nic do jedzenia, bo jesteście na stołówce. Tam jest pyszne jedzenie, więc myślę, że warto przyjechać, chociażby dla samego papu. Drugie ogłoszenie, no to mamy gościa. Zapraszam serdecznie na wywiad. Proszę bardzo. Dzisiaj witamy Mary, osobę, która jest odpowiedzialna za wprowadzenie linii dwóch pionków do sklepów. Mary, witam Cię bardzo serdecznie na naszym przepięknym, wielkim studiu. I to już było to introduction, co miało być takie długie? To jest takie introduction, tak. Krótkie było, szczerze mówiąc. Myślałam, że będzie dłużej, nie zdążyłam się przygotować. Witamy Cię bardzo serdecznie. Powiedz mi, moje pytanie pierwsze do Ciebie jest takie, skąd w ogóle pomysł na dwa pionki? Jak to jest z tymi dwoma pionkami? A widziałeś kiedyś mnie i mojego męża? Że my wyglądamy jak dwa pionki, dokładnie, prawda? Czasami widuję je was razem. No, właśnie przed chwilą przeszedł. Aha, i to jest pomysł. Dwa pionki, ale z różnych gier. To są dwa pionki, ale z różnych gier, dokładnie. Ale kto jest czerwony, kto niebieski? To zależy od nastroju oczywiście, ale ja zawsze byłam po złej stronie mocy, więc myślę, że jestem czerwona. Czerwona jesteś, tak? A Trzewik jest niebieski. Fajnie, no to widzę, że te dwa pionki, jakby to jest fajny pomysł, bo to jest i... Powiedz mi właśnie więcej, co to jest? To są tylko gry, czy coś więcej? Ta cała inicjatywa. No to jesteśmy my przede wszystkim, tak? Nie tylko inicjatywa. No co, no generalnie dwa pionki powstały po to, żeby przybliżyć ludziom gry, nie tylko nerdom, nie tylko geekom, tak jak tutaj było cały czas. Mm-hmm. Prawda, panie Marku? Bardzo prawda. Tylko, żeby normalni ludzie mogli pograć. Mm-hmm. Świetnie. Teraz muszę sobie przypomnieć. A nie wiedziałeś tego? Ja wiem, ale jakby... Słabo. A, nie interesuje, skrakowałem. Widziałam rejestrację. Obecnie mamy 7 gier w linii dwa pionki. Powiedz mi, czy te gry według Ciebie mają właśnie zachęcić ludzi do grania? Takie osoby, które nie mają w ogóle kontaktu z planszówkami, no, tak? Pierwszy punkt był taki, że te gry mają być przyjemne w odbiorze, czyli tak, przyjemna, przyjazna instrukcja, przyjemna otoczka, grafiki, wszystko, żeby człowieka zachęciło. Czyli takiego człowieka, który wejdzie do księgarni, zobaczy grę, powie, o, spróbuję zagrać, będzie fajnie. No i te gry jak na razie chyba spełniają to swoje zadanie. Ruszyliście z tą linią w 2015 roku. Natomiast 2016 rok będzie jeszcze pewnie bardziej... No, będzie lawina, po prostu będziemy lawinowo. Świetnie. Tytuł za tytułem. Kiedy ja będę gościem? Ale ty, bo on przeskoczył introduction, tu jest problem. Wyślę ci zaproszenie. Proszę głosować, że ja bym też chciał. Nie, bo to jest właśnie drugi pionek, bo pytanie było skąd dwa pionki. A chodź tu się pokaż tego drugi pionek, bo ty jesteś jeden, bo ludzie go nie znają. dobrze, no to słuchaj, no... No ja słucham, no. Marek będzie to... Nie, ja to muszę pokazać, słuchajcie, proszę, to są notatki Marcina do tego dzisiejszego mojego tego, widać?
dokładne. To są hieroglify. Jakby tak by było widać, to chyba nic by nie dało. Nie, są jakby pismo, są fajne. Pismo doktorskie, słuchajcie, mogę wystawiać recepty. Powiedz mi, skąd w ogóle u ciebie zainteresowanie grami planszowymi? To jest tak, że tam spotkałaś Trzewika i Trzewik cię zaraził, no, czy wcześniej? Znaczy, no jak każde dziecko grałem w Chińczyka, wszyscy grają w Chińczyka, tak? Dawno temu. Ja też grałem. Faktycznie to się nazywało Człowieku nie rypi się, miałam kremową planszę, pamiętam, taka brzydka, stara, wytarta. Tak, od tego się zaczęło, natomiast jak już poznaliśmy się z Trzewikiem, to pamiętam dokładnie, że pierwszą grą, którą grałam, byli Osadnicy z Katanu, ja tej gry nienawidziłam. Dalej to mój, zostało. Niestety dalej mam z nią duży problem, ale pierwszy kontakt z tą grą i w ogóle z grą jako taką to był... Nawet byliśmy w jakiejś chatce gdzieś tam dawno temu w górach czy gdzieś, graliśmy po ciemku prawie. Ja się nie zorientowałam, że wełna to nie są kamienie, tylko wełna, bo to jakieś niemieckie grafiki były. No po prostu dramat, porażka od początku do końca. Okay. Nie gram w to do dzisiaj. Aha. Czyli to było jakby to, Osadnicy z Katanu to był taki początek, tak? Jakby złapałaś bakcyla i od momentu poznałaś tam kilkaset, kilka tysięcy gier. A wśród właśnie tych gier, które poznałaś, jakie są takie twoje trzy ulubione tytuły, którymi obudzisz się o drugiej w nocy, nie wiem, masz zły dzień no, i zawsze... No rzeczywiście, że Tichu. No Marek słusznie podpowiada, że Tichu. Tichu, tak się jeszcze chyba pies wasz nazywa, tak? Dobrze kojarzę? Tak, tak się nazywa nasz pies właśnie. Zgadnij, co było pierwsze. A jest jakiś pies Katan albo coś takiego? Czy Zakopany. Zakopany. A to nie ma chyba takiej... O, gorąca linia, więc... Tak jest, dzwonią do niego. Z pytaniem, tak? Proszę, odbierzemy. Odbierzemy telefon. Trzy tytuły gier planszowych, które najbardziej lubisz. Które to są? Ja właściwie nie lubię gier planszowych, lubię gry karciane. Aha. To na pewno będzie Tichu. Mam taką jedną ulubioną grę, którą strasznie ubolewam, że portal jej cały czas jeszcze nie wznowił, bo to jest Witchcraft. Trzewika i Moracza. No tak niestety, jest. No trzeba ich tu pocisnąć, bo gra jest rewelacyjna i naprawdę. I moim ostatnim odkryciem, to będzie taka kryptoreklama trochę, jest Blood Rage. No po prostu no wsiąkłam. Tak, tak. Więcej informacji będziemy pewnie na Portal Konie. Na Portal Konie. Już kiedy? Pojutrze. Pojutrze. Zapraszamy was serdecznie na Portalkon. Będziesz ty na Portalkonie cały dzień. Będziemy plotkować oczywiście. Od rana do wieczora, od 9 rana do 9 wieczora. Ja mam kącik plotek z tego, co słyszałam, tak? Tak na Portalkonie. Ja mam kącik plotek, co ważniejsze, będziemy pokazywać gry, które będą właśnie wydane w linii dwóch pionków. Tak? Tam będzie o wiele więcej tytułów. Tak zdradźmy tam osobom, które wahają się, czy jechać, czy nie. Tak na palcach ilu rąk można powiedzieć tych tytułów. No to jest taki matematyczny się dzisiaj zrobił. Ja nie mam pojęcia na palcach ilu rąk, po prostu będzie ich dużo. Nie dużo wolno do brzydkich słów używać, tak? Okay. A pytanie jeszcze jedno. Co najmniej pięć. Co najmniej pięć. Nie, będzie dużo. Z tego co wiem, to widziałem plan, więc będzie bardzo fajnie. A pytanie jeszcze jedno. Czy ty grasz w ogóle w gry Trzewika, które zrobił? Bo tak no wy więc najczęściej... No, Witchcraft. Mówiłaś, że Witchcraft, tak. No, ale to jest gra, która... Proszę? To. No tak, zapomnieliśmy o tym. Ja nie chciałam mówić o 51, bo to jest mój taki cięższy etap w życiu i duże uzależnienie. Generalnie to prawie większe niż od Tichu. Ale faktycznie, 51 jest taką grą, która mnie pochłonęła na parę lat. Mój tu nawet nasz Grzesiek jest też uzależniony, współuzależniony, więc faktycznie grywaliśmy razem. I faktycznie to jest gra, która mnie pochłonęła mocno na kilka dobrych lat. Dopiero teraz Trzewik zrobił Settlersów, taką jakby troszkę łatwiejszą wersję 51, natomiast ja cały czas czekam na tego gameseta. Master seta, który się ukaże lada chwilę. Tak właśnie tam składa, poprawia. Te piły łańcuchowe, które tutaj były. Naprawdę tam wszystko psuje, bo ja widziałam, co ma być zmienione. To wszystko zepsute, słuchajcie. Ale będzie to. Będzie naprawdę fajnie, pracujemy tutaj nad tą grą. Gra jest dosyć cudowna, to faktycznie. Zapomniałam, mówię, nie chciałam o niej mówić, bo to jest gra, o której już nie wypada. A jak się żyje z projektantem gier pod jednym dachem? Wracając jeszcze do pytania, czy gram w Trzewika. Aha. Gry. Gram do momentu beta testów. Później już nie. Tak. Znaczy, potem są popsute. Mam duży problem z Robinsonem, którego serdecznie no, nie lubię niestety, więc nie grywam w ogóle w gry kooperacyjne i w tą grę no, nie gram. A wreszcie. I jakby nie mieć tego za złe, że kurczę, dlaczego ty, moja żona, nie grasz w mojej gry, najlepszą grę tam polskiego autorstwa i... Znaczy, mój Trzewik wie, że ja kocham Bruno Catale za wszystko, za wygląd, za gry, za cokolwiek, więc jest mój drugi no mąż. Tak, rozumiem. Dobra, dziękujemy ci bardzo dziękuję serdecznie. Ci bardzo. Będziemy się widzieć na Portalkonie i będziemy promować... Ja będę plotkować. Czy oprócz introduction masz jakieś inne bazgroły do tego? Mam receptę na Chlorhinali. I na zakończenie. Receptę na zakończenie. Recepty na zakończenie, tak widzę. Bardzo ci dziękuję. Ja i też do zobaczenia. Ci bardzo dziękuję. Gorąca linia. I przechodzimy do pytań, które zostały skrzętnie przez was zadane w tym poniższym filmiku wcześniejszym. A ja już zapraszam do zadawania pytań na
kolejnym, na tym filmiku pod spodem. No, zaczynamy od pierwszego pytania. Wojtas jedyny. Czy Kraj Havok ma już polski tytuł? Bo chyba nie ukaże się w kraju pod obecnym kryptonimem. To ma być ten planszowy StarCraft? Będzie stream z prelekcji Trzewika? Czy przyznanie tytułu Gry Roku w Polsce przekłada się na wzrost sprzedaży? Jeżeli tak, to w dużym stopniu, czy raczej niewielkim? Wojtek, pozdrawiam serdecznie, macham, mam nadzieję, że spotkamy się na Portalkonie. Już Ci odpowiadam na pytanie. Kraj Havok to jest wersja angielska, pewnie węgierska, rosyjska i tak dalej, w tym Polska. Ta gra nie będzie miała innego tytułu. Kraj Havok jest dobrym tytułem do tej gry i po polsku ukaże się właśnie pod taką nazwą. Czy będzie stream z prelekcji Trzewika? Oczywiście, Facebook, jeżeli tylko warunki dadzą, jeżeli tylko warunki nas nie pokonają, to stream z prezentacji gier będzie i oglądajcie na Facebooku, jeżeli nie możecie przyjechać. Wojtas, ostatnie pytanie odnośnie planszowej gry roku zaawansowanej dla osadników Narodzin Imperium. Tak jak mówiłem to wcześniej, tak jak mówię teraz, tak, ta nagroda ma przełożenie na sprzedaż tytułów w Polsce. Czyli Ignacy Trzewiczek będzie gościem Gorący Wini. Ludzie pytają w internecie. Jak dostanie nie zaproszenie? Nie będzie, bo nikt go nie zna. Już liczba pionków ograniczona jest. Do... Więcej Ignacego. Czemu mówimy do aparatu? Liczba egzemplarzy osadników Narodziny Imperium ze względu na zdobytą nagrodę wyraźnie wzrosła. A jeszcze w tym miesiącu, a nawet na Portalkonie, ogłosimy, jaką kolejną nagrodę zdobyła ta gra w Polsce. Uwaga, jest jeszcze miejsce na pudełku, żeby jak to się mówi, obładować... Załadować, obładować, wyładować, naładować. Przeładować tą liczbą. Jest jeszcze miejsce na pudełku, żeby wprowadzić kolejną naklejkę, z jaką nagrodą pojawią się osadnicy. 89 Torek. Na gwiazdkę Nowy Rok zaprezentowałem sobie Zapraszamy do Podziemi oraz Namiestnika. Pytanie. Czy wydanie Blood Rage po polsku przerodzi się później na bliższą współpracę z Cool Mini or Not i licencjami na inne fajne gry z ich oferty? Odpowiadam na to pytanie. Proszę przyjechać na Portalkon. Tomasz Pijanowski. Czy może planujecie wydanie Times Stories, skoro udało wam się wyrwać Blood Rage? Na obecną chwilę nie planujemy wydać Time Stories i udało nam się z Blood Rage'em, nie udało nam się z Time Stories, no nie do końca, to jest wszystko zaplanowane, dwie różne firmy, dwie różne gry, dwa różne odczucia, jeżeli chodzi o gameplay, więc... Andarist. Czy kusownicy będą do kupienia w wersji fizycznej w sklepiku? Tak, będą do kupienia w wersji fizycznej w bliżej nieokreślonej przyszłości w tym roku, więc jeżeli nie możecie się doczekać, możecie ściągnąć to z naszej strony internetowej. Na wersję papierową musicie trochę poczekać. Luxon 007. Czy moglibyście opowiedzieć co nieco na temat tworzenia talii w osadnikach według zasad turniejowych? Jeżeli chodzi o osadnicy Narodziny Imperium i tworzenie talii turniejowych. Bliższe szczegóły związane z turniejami osadników Narodziny Imperium będziemy właśnie udostępniać na portalko. Nie, ja mogę tylko powiedzieć w dużym skrócie, jak się to robi. Podstawą do gry jest talia znajdująca się w Osadnikach Narodziny Imperium, czyli w wersji podstawowej gry. Jeżeli chcemy połączyć jakiekolwiek karty z dodatków, wybieramy sobie talię frakcyjną, która znajduje się w dodatku, na przykład 10 kart dla Rzymian, dla Barbarzyńców i wymieniamy je w stosunku 1 do 1 z kartami, które już są w podstawowej talii frakcyjnej. Jeżeli znajduje się karta na przykład... Jeżeli znajduje się... Ja dzisiaj... Może Ignacy opowie o tym, jak się tworzy talię. W końcu on jest autorem tej gry. Jeżeli znajdują się trzy kopie talii w dodatku, to te trzy kopie karty należy włożyć i taką samą liczbę kart należy wyłożyć w tej samej kopii. Czyli na przykład mamy trzy... Marek tutaj pokaże trzy takie same karty z dodatku. Wymieniamy je na trzy takie same karty z podstawki. Nie można łączyć jednego dodatku z drugim, tak żeby sobie robić na przykład 10 kart z jednego dodatku, 10 kart z drugiego dodatku i 10 kart z podstawki. Jeden dodatek plus jedna podstawka to jest talia frakcyjna. Bardzo dziękuję. Zapraszam jeszcze raz na Portalkon. To jest dzisiejszym odcinku jest to słowo klucz. W sobotę widzimy się osobiście, a za tydzień, w czwartek widzimy się przez wideo na YouTubie, na Facebooku.
I teraz tak, zapraszam do subskrybowania, do oglądania we wtorek Planszówek TV, do w środę do słuchania podcastu Dwa Pionki, a w czwartek do Gorącej Linii. Do zobaczenia. Cześć.